rozstanie, rozwód dwojga ludzi jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu. W sytuacji rozwodu często dochodzi do konfliktu pomiędzy dwojgiem dorosłych ludzi. Pośrodku tego konfliktu jest dziecko. Bardzo niekorzystną, bardzo złą, bardzo trudną sytuacją dla dziecka jest wykorzystywanie go jako karty przetargowej w wojnie pomiędzy dwojgiem dorosłych ludzi. Dziecko jest stawiane w sytuacji kompletnie dla niego niezrozumiałej. Traci poczucie bezpieczeństwa, traci poczucie zaufania do obojga rodziców. Często czuje się winne tej sytuacji. Utrudnienie bądź ograniczenie kontaktu dziecku z jednym z rodziców jako rozgrywka pomiędzy dwojgiem dorosłych ludzi to jest po pierwsze odebranie dziecku prawa, niezbywalnego prawa do posiadania obydwojga rodziców, a po drugie, powiedzmy sobie jasno, jest to przemoc wobec dziecka. Rozwód jest trudnym przeżyciem zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dzieci często przeżywają niepokój, zaniepokojenie sytuacją, która się dzieje. Nie są często przez rodziców informowani o tym, co się wydarza. Dla nich jest to dość trudne przeżycie, a rodzic zapomina o jego potrzebach dzieci. W sytuacji rozstania się rodziców najczęściej dzieci pozostają przy jednym z rodziców. Wówczas dzieci mają ograniczony kontakt spotykania się z drugim rodzicem. Fajnie jest, kiedy rodzice porozumieją się ze sobą, jak te kontakty mają przebiegać, jak dzieci mają mieć zaspokojone swoje potrzeby. Ograniczenie kontaktów może przybierać różne formy. Może to być ograniczenie kontaktów pośrednich, to znaczy, że dziecko nie ma kontaktów z drugim rodzicem poprzez telefon, poprzez mail, jakiś komunikator. Ograniczenie kontaktów takie bezpośrednie to raczej dotyczy kontaktów wprost, czyli rodzic widzi się z dzieckiem. Czy to na placu zabaw, czy to w jakiejś sytuacji spotkań rodzinnych, również sytuacji takich, które są sytuacjami spontanicznymi. Takie działanie rodziców wobec dziecka w przyszłości skutkuje w życiu dziecka różnymi następstwami. Częstym lękiem, przeżywanym można powiedzieć permanentnie, na okrągło, trudnościami w tworzeniu dobrych relacji. W tych relacjach dochodzi do podejrzliwości, do lęków, do obaw, do takiego myślenia, że się mało jest ważnym, że się nie ma w sobie nic, co mogłoby drugiego partnera interesować. Krótko mówiąc, chodzi o to, że dziecko ma niskie poczucie własnej wartości. Przyjrzyjmy się teraz sytuacji typowej ograniczenia kontaktów pośrednich, w tym przypadku kontaktu przez telefon. Zwracam się na sekundkę. Teczko. Cześć, możesz mi dać Kubę do telefonu, bo dzwonię do niego i nie odbiera ode mnie. Ale Kuby nie ma ze mną. Ale jak to go nie ma z tobą? Halo? Halo? Kto dzwonił? Kolega z pracy, nic ważnego. Celem takiego działania rodzica wobec drugiego nie jest zapewnienie potrzeb dziecka, czyli tego kontaktu, natomiast zapewnienie jakiegoś komfortu sobie lub odgrywanie się na drugim rodzicu za to, że się rozstali, za to, że coś się między nimi nie układa. W takiej sytuacji w dziecku pojawia się sprzeczność. Dziecko nie bardzo wie, komu ufać, czy matce, czy ojcu. Nie bardzo też wie, jak ono się przyczyniło do tej sytuacji, czy w ogóle się przyczyniło. Najczęściej myśli, że się przyczyniło. Zobaczmy następną sytuację, która dotyczy kontaktów bezpośrednich. W tej sytuacji rodzic odwiedza dziecko w związku z ustaleniami albo między rodzicami, albo w nakazie sądowym. Cześć, ja po Kubę. Ale jak to? Przecież Kuby nie ma w domu. Umawialiśmy się, że będzie. No co, to jakaś pomyłka. Na razie. Kto to? A, nikt nie stanął, chciał zostawić pocztę. Twój ruch.
Nastąpiła podobna sytuacja jak poprzednio. Nastąpiło podwójne kłamstwo. Rodzic został okłamany, że dziecka nie ma w domu, a dziecko zostało okłamane, że to zupełnie ktoś inny telefonował czy dzwonił domofonem. Najczęstszym przypadkiem ograniczania i utrudniania kontaktów jest właśnie ograniczanie kontaktu bezpośredniego. Kontakt bezpośredni jest najważniejszym kontaktem dla dziecka i dla rodzica. Daje możliwości zobaczenia dziecka w całości, jak się raduje, jak się smuci, jak płacze, co go martwi. Ograniczenie kontaktu bezpośredniego niesie różne konsekwencje. Konsekwencje dla dziecka, bo są potrzeby dziecka nierealizowane, to rodzice realizują swoje potrzeby poprzez ograniczenie kontaktów. Natomiast również konsekwencje prawne. Rodzic, który nie realizuje postanowienia sądu, ogranicza kontakty, może zostać ukarany. Władza rodzicielska polega na tym, że powinniśmy dziecku zapewnić wszystko to, co powinno dziecko otrzymać od nas po to, żeby prawidłowo się rozwijać zarówno pod względem fizycznym, jak i pod względem psychicznym. W związku z tym w tej sferze rodzice też mają obowiązek utrzymywania kontaktu z dzieckiem, dlatego że dziecku jest potrzebny kontakt z obydwojgiem rodziców. Jeżeli jedno z rodziców ogranicza to prawo, to ogranicza też prawa dziecka. Prawo dziecka do widywania się z drugim z rodziców. Sąd rozstrzyga o uprawnieniach i o kontaktach z dzieckiem zawsze. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obydwoje rodziców dogadują się na tyle, że są w stanie wypracować plan i porozumienie, zgodnie z którym są w stanie się widywać z dziećmi w określonych porach, dniach. Jeżeli rodzice przedstawią taki plan, sąd jest w stanie odstąpić od tego, by ustalać kontakty z dziećmi. Jeżeli jednak jedna ze stron nie godzi się na to, na propozycje przedstawione przez partnera czy przez małżonka, to sąd, kierując się dobrem dziecka, ustala, w jaki sposób te kontakty mają wyglądać, a czasami nawet, ze względu na dobro dziecka, potrafi ograniczyć również prawa rodzicielskie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ograniczenie kontaktu z dzieckiem jednego z rodziców przez drugiego rodzica tak naprawdę nacelowane jest też w stosunku do dziecka. Jest pewnego rodzaju przemocą wobec dziecka. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemocą w rodzinie nazywamy takie zachowanie jednorazowe lub powtarzalne, umyślne, które jest nakierowane w stosunku do członka rodziny, w tym dziecka, która wywiera szkodę i narusza prawa tej osoby. Jeżeli jesteś osobą, której prawo do widzenia się z dzieckiem zostało ograniczone przez drugiego partnera, możesz złożyć do Sądu Rodziny Opiekuńczego wniosek na podstawie artykułu 598 z indeksem 15 Kodeksu Postępowania Cywilnego o zagrożenie karą na Twoją rzecz i zagrożeniem zapłaty od Twojego partnera. Jeżeli dalej ta osoba nie będzie stosowała się do orzeczenia sądu, możesz żądać nakazania zapłaty określonej kwoty. Rodzice mogą się rozstawać, to jest sytuacja dorosłych, natomiast nie przestają być rodzicami wobec dzieci. Dobrze jest, kiedy dojrzali rodzice o tym nie zapominają i realizują potrzeby dzieci, a nie swoje. W sytuacji rozstawania się te potrzeby dziecka są zaburzone, ale mądry rodzic potrafi to zredukować do minimum. Czy jest możliwe, aby rodzice rozstający się mogli zachować dobre relacje i realizować potrzeby z dziećmi? No, wydaje się, że jest to możliwe. Dziecko może przeżyć to łagodnie wtedy, kiedy rodzice doinformują dziecko o sytuacji, poinformują dziecko, że to nie ono jest przyczyną, ani nie jest winne tej sytuacji, że te sprawy dzieją się między dorosłymi, że rodzice nie przestają być rodzicami wobec dziecka i że będą starali się spełniać jego potrzeby. Ograniczenie kontaktów dla dziecka to jest zaniedbanie. Dziecko nie ma realizowanych potrzeb. To oczywiście rodzi swoje konsekwencje w przyszłości, ale można tego uniknąć. Wtedy, kiedy dziecko może przeżywać tą sytuację też jako trudną, może się smucić, może płakać, może wyrażać siebie, może o tym opowiadać rodzicom, a oni mają go wspierać i pomagać mu przetrwać ten trudny okres. Przyjrzyjmy się sytuacji, kiedy odpowiedzialni rodzice dbają o potrzeby dziecka i wspólnie razem ustalają, jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem. Jesteśmy nie na wakacji.
Ale czy on taki był? Przepraszam, co na momencie, bo ktoś dzwoni. Tak, słucham? Cześć. Dasz mi na chwilę Kubę, bo chciałabym się tylko kogoś zapytać. No tak, tak, tak. Akurat siedzimy na ławce, że jest obok, także proszę cię bardzo. Cześć, mamo. Słucham. Cześć, ja po Kubę. O, już za chwilę zejdzie do ciebie na dół. Super, to ja czekam na dole. Kto to? No jak to kto? Dzisiaj byłeś mówiony z tatą. Także kończymy grę, dokończymy później. Zakładaj kurtkę i idźmy się później.